Poniedziałek, 7 czerwca 2021, czas na aktualizację. Tydzień temu byłem na powrocie z zachodu z ziemniakami i byłem w stanie, gdzie ja byłem, chyba w Michiganie, już mi się wszystko kręci, więc we wtorek tak, no nie rano, przed południem wróciłem do Montrealu. Kiedy ja wróciłem? Nie, wróciłem dość wcześnie. O 8-9 rano wróciłem do Montrealu. Zrzuciłem naczepę na bazie i podałem gotowość do wyjazdu na czwartek. I powiedziałem, że to jest mój ostatni kurs przed wakacjami. Może być długi, bo dlatego tak szybko wyjechałem. Żeby wyjechać w czwartek, żeby mieć czas wrócić i zrobić długi kurs. Bo jeszcze miałem jakieś, no teraz mniej, ale wtedy miałem 18 dni do wylotu. Więc w środę powiadomiono mnie, że jest dla mnie kursik. 3 zrzutki w British Columbia i wyjechałem w czwartek. Rano się załadowałem, czwartek, piątek, sobota, niedziela i oto jestem tutaj na trackstopie w miejscowości Hope w British Columbia i kręcę pauzę. Dotarłem tutaj wczoraj. Tak, wiem, w tej miejscowości kręcono film Rambo. Chciałbym pojechać na ten, do Otelo. Tam jest takie fajne miejsce, Otelo Tunnels, o, tam jest stara linia kolejowa. Fajne miejsce, żeby się wyciszyć nad mini wodospadem, no ale niestety taka pogoda jest licha, raz pada, raz nie i może tylko pójdę na rower, jeszcze sprawdzę pogodę. Także to jest to, co u mnie słychać. 4 dni jazdy, pauza, jutro pierwsza zrzutka, w środę 2 następne. No jadę z mrożonką, czyli mój standardowy ładunek, który męczyłem przez całą zimę teoretycznie. Ja tak mu napisałem, że to będzie mój ostatni wyjazd, daj mi coś fajnego. No miałem oczywiście w głowie Kalifornię, ale on mi napisał, że da mi w zamian New Jersey ze śmiechem. No ale kto wie, może teraz mnie stąd puszczą na dół do Kalifornii i podając, że chcę długi wyjazd, byłem na to przygotowany, że mogę dostać też Kalifornię i nawet jak skończę w środę zrzutki tutaj, to w czwartek, piątek zjadę do Kalifornii. Jak w sobotę załaduję w Kalifornii, wrócę, nie wiem, we wtorek, w środę, czwartek do Montrealu, a wylatuję jeszcze za tydzień. Także jeszcze może nawet i kruciaka zdążę zrobić przed tym, przed wyjazdem, przed końcem wakacji. Dobra, tyle co u mnie słychać. Teraz według zwyczaju i tradycji odpowiem na 3, a dzisiaj nawet 4 pytania zadane pod aktualizacją wcześniejszą. Pytanie numer 1. Mnie zaskakuje, jakie szczegóły potraficie dojrzeć na tych filmach. Po prostu wszystko zauważycie. W ostatnim filmie zauważyłem, że kierownica po lewej górnej stronie jest mocniej wytarta. Po roku jazdy tak się wyeksploatowała? Czy tak ma seryjnie? No więc, prawda. Tu jest bardziej zużyta niż tu. I to wynika z tego faktu, że ja zawsze jak jadę, trzymam ją tak albo tak. Jedną ręką. Przeważnie. Tutaj jest prawie wcale nie zużyta. A tutaj, gdzie najczęściej ją trzymam, jest trochę wytarta. No, to jest plastik. Ludzkie ręce się cały czas pocą. Jak się siedzi tyle godzin za kierownicą, no to się wyciera. Mi się wydaje, że jeszcze nie ma takiego plastiku, który byłby niezniszczalny. Znaczy, no, co się nie wyciera, nie? Ja dbam, naprawdę dbam. Codziennie myję tą kierownicę, znaczy, żeby nie była brudna i tak dalej, bo to się jednak ten, od tego lekkiego potu ludzkiego to się tak trochę syfi, nie? I zauważyłem, że w każdym Volvo to miałem. A te wcześniejsze modele jeszcze bardziej się wycierały niż ten. A to nie jest rok eksploatacki, tylko już półtora roku. Pytanie numer 2. Czy jeździłeś kiedyś zestawem z naczepą plus przyczepą? Czy Prince puszcza takie traki, zestawy i czy masz odpowiednie uprawnienia? W jednym z ostatnich Twoich filmów z 3 czy 4 razy minąłeś zestaw FedExa z 2 przyczepami i robił wrażenie. Na wstępie powiem, że FedEx nie ma przyczep i naczep, tylko to są same naczepy. Przeważnie to jest naczepa na siodnik, na ciągnik. Za sobą ma, no tak, no w sumie tak, taką małą przyczepę, która jest na hak, na której jest siodło i dochodzi następna naczepa. Jeśli chodzi o bitrainy, bo to tak można powiedzieć, bitrainy, dwie krótkie naczepy, to ja nie potrzebuję żadnych uprawnień, mogę z tym jeździć, bo to, nie, to chodzi o długość. W niektórych stanach faktycznie FedExy w Utah, w Nevadzie, FedEx ciąga 3 krótkie naczepy, to się nazywa pop trailer, puppy, czyli taki króciutki i na to już przypuszczam trzeba mieć uprawnienie. W Quebecu natomiast i w Ontario
ciąga się dwie takie naczepy jak moje. I to jest też taki system, że do tej naczepy, która jest za mną, jest specjalny uchwyt z tyłu, na haku doczepia się kolejny wózek, na którym jest siodło i naczepa. I do tego trzeba mieć uprawnienia. Jakieś szkolenie, które trwa 2 tygodnie i później trzeba zdać egzamin. W Prysie tego nie mamy, bo jeszcze nie mamy takiej logistyki, żeby ciągać te naczepy, bo to są wybrane odcinki autostrady między Montrealem i Windsor, tak naprawdę między Quebeciem i Windsor. Oni muszą jechać z prędkością 90 na godzinę i tak dalej, i tak dalej. Sądzę, że kiedyś to do Prince'a przyjdzie. Będzie chciał, to zrobię, kurs. Ale to jest, tam powiem, no, większej kasy za to nie ma, większy stres, bo nie zaparkuje się gdzie chce, jakieś się zmęczony na 401, więc jak już się podepnie te naczepy, to trzeba jechać do celu i jedzie się 90 na godzinę w Ontario. A dobra, pytanie numer 3. Taki już bardziej na luzie. Czy twoja firma płaci ci za stanie 34 godzin lub 36 w tym przypadku w Kanadzie? Tak, teraz. Nie, za obowiązkowe pauzy nam się nie płaci, ale gdy wykręcę pauzę i zostawiam bez pracy, wtedy wpadają dniówki. I ostatnie pytanie, związane z aktualnościami świata sportowego. Jak oceniasz szansę Montrealu w tym sezonie? Z Toronto pięknie wyciągnęli się z 1-3. Czy jest szansa na Stanley Cup i co z tym idzie, koniec kariery trackerki? Ja muszę uważać, co mówię, bo kiedyś tak powiedziałem, że skończę karierę, jak Montreal wygra Puchar Stanleya. Powiem wam szczerze, że w tej serii przeciwko Toronto, jak już było to 3-1, no to powiedziałem, dobra, koniec, krzyżyk, finito. 3-2, mówię, jest szansa. A jak już wygrali i zremisowali mecz 3-3, byłem 100% pewny, że 7 mecz wygrają. I Toronto to jest też taka trochę pechowa drużyna, bo oni na papierze byli i są dużo lepsi od Montrealu. I oni też mają taki jakby coś taki rzucony czar, że nie mogą przejść pierwszej rundy od wielu, wielu lat. No, no ale Montreal to jest Montreal. No. To jest drużyna nieprzewidywalna w sezonie. I w sezonie potrafi wygrać z najlepszą, a dzień później przegrać z najgorszą. Tylko że trzeba rozróżnić. Normalny sezon, a playoffy to jest całkiem inna bajka. To jest całkiem inna gra. Ja pamiętam, jak chodziłem na mecze. Byłem jeden raz w życiu na meczu playoffa, to atmosfera w amfiteatrze jest całkiem inna. Jak oceniam szansę Montrealu w tym roku? W tym roku, proszę Państwa, jeżeli wygramy z Winnipegiem jeszcze jeden mecz, bo Montreal prowadzi 3-0 w meczach z Winnipegiem, wejdziemy w kwadrat asów tak zwanych i wszystko jest możliwe. W półfinale spotkamy się albo z Colorado, albo z Las Vegas, w zależności kto tam wygra serię. Ja tak przewiduję, ale to już są, no ja wierzę, teraz już jestem kibicem i co by nie było, to wierzę, chociaż Montreal no nie jest jakąś wielką potęgą w obecnej chwili na papierze, ale mówię, papier i to co jest, to jest całkiem inna ten. Montreal wyciągnął się właśnie z tej serii z Toronto 1-3 i to ich bardzo zbudowało i podejrzewam, dlatego odnoszą duży sukces przeciwko Winnipegowi, ale to jest nie takie ten. Więc jakie są szanse, nie wiem, ale ja tak, coś mi mówi, że będzie finał. Co w normalnym sezonie, bo mamy sezon pandemiczny, nie? Te wszystkie dywizje są inaczej zrobione. Może być tak, że będzie finał Puchara Stanleya między Bostonem a Montrealem. To wtedy to już by było euforia totalna. Bo Bruins i Montreal to są ogromni rywale i się bardzo nienawidzą, ale w dobrym tego znaczeniu słowa. Dobrze, proszę Państwa, taki to był typ aktualizacji. Sądzę, że zostanie jeszcze tylko jedna, ewentualnie dwie aktualizacje. W przyszłym tygodniu, no jak dobrze pójdzie, to już będę w domu albo na powrocie. A następny tydzień to już będę częścią głowy na wakacjach i w samolocie. Taki to był typ aktualizacji. Rafał Zazuniuk, kierowca zawodowy. Dziękuję wam za uwagę i go Habs, go!